Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. Mamy godzinę 7:30. Poniedziałkowy poranek. Miasto opustoszało. Turyści wyjechali. Wszyscy czekają na długi kolejny weekend. Już w środę spodziewamy się najazdu kolejnej grupy turystów. Zaczyna się długi weekend. 7:30, jak mówiłem, fontanny jeszcze wyłączone. Idziemy zobaczyć, co słychać na plaży. A promenada o poranku wygląda tak. Tak tylko przypominamy, że promenada to nie jest ścieżka rowerowa. Ścieżki rowerowe są po lewej stronie. A jak wyglądają ceny w Świnoujściu? Dorsz 16. Czarniak 14. No i dalej, zobaczcie sami. I to są ceny za 100 gram, nie za porcję. Zestawy obiadowe już 42 zł, zupa plus drugie danie. Kuba Libra, jak ktoś lubi, 40 zł lub 10 euro. Niestety prysznice jeszcze nie działają. No ale już za chwileczkę. Te bary, które widzieliście wcześniej, są przy wejściu numer 13. A przy wyjściu na plażę, po prawej stronie, jak widać, knajpeczka w namiocie. Także zapraszamy do Świnoujścia. Kto może, nad morze. Pogoda wspaniała, cieplutko, jakieś 20 stopni, ale niestety meteorolodzy zapowiadają na popołudnie opady deszczu, nawet burze. Pogoda deszczowa ma być przez cały tydzień według zapowiedzi. Miejmy nadzieję, że synoptycy pomylą się tym razem. Idziemy zobaczyć do kolejnego wyjścia. Jak widać, na horyzoncie stoi kolejny gazowiec. Najszersza plaża w Polsce, biały piasek, takie widoki tylko tutaj. No powstaje kolejny bar na plaży, bar, restauracja. Otwarta od czwartku, od Bożego Ciała. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może, nad morze. Wejście, wyjście numer 14.
A tu pójdziemy tu przez aleję koło hotelu Hilton i Radisson. Jeszcze rzut oka na plażę. Tak to wygląda. Powtórzę się po raz kolejny. Kto może nad morze. Naprawdę pięknie. Zapraszamy na długi weekend na Boże Ciało. Boże Ciało w czwartek, przypominam. Potem jest sobota. Pierwsza sobota miesiąca. No niestety promenada tu kończy się w sposób fatalny. Nie ma nawet zejścia utwardzonego na plażę. Nie wiem, hotelowi nie zależy. Czy władze miasta nie były zbyt spolegliwe? No zobaczymy, może w tym roku coś się zmieni. Coś się poprawi. A jak ceny tutaj, na tej alejce? Zobaczcie sami. Za porcję sznycel ze schabu, pieczone ziemniaki. Mizeria, 39 zł. No tak się prezentują ceny. Dużo, mało. Ocena należy do kupującego. Mamy taki cennik. No i wróciliśmy na promenadę. Na promenadzie spokój, cisza. Widzieliście, jakie są ceny jedzenia na alejkach prowadzących nad morze. Czy dużo? Wszystko zależy od tego, jaki macie gruby portfel. Jak ktoś ma dużo pieniędzy, to tanio. Jak ktoś przyjechał tutaj z małym budżetem, to drogo. Ale Świnoujście jest dla wszystkich. Można znaleźć miejsca, gdzie się zje bardzo dobrze i na pewno taniej. Także powtórzę się po raz chyba czwarty albo piąty. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze. Tu na promenadzie mamy jeszcze takie widoki. Niestety większość knajpeczek jest pozamykana. Jak widać, i kawy porannej się nie napijecie. A jest godzina już za 10:08. Fontanny również wyłączone. Turyści śpią. Mieszkańcy pracują. Tak to wygląda. A ceny naprawdę są różne. Tu przed chwileczką minąłem knajpkę.
pani sprzątała, to nie chciałem tego nagrywać. Zupa, filet z kurczaka. Tam dalej 30 zł. No to dobra cena. No cóż, dziękujemy wam za ten spacer, za obejrzenie tego spaceru. I zapraszamy do Świnoujścia. Dobra, ja już kończę. Lecę do domu, do redakcji. Muszę parę rzeczy ogarnąć dzisiaj. Życzę wszystkim miłego dnia. Mimo wszystko ładnej pogody. Miejmy nadzieję, że meteorolodzy się pomylą. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.